Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w programie Rozmowy z ekspertami o biznesie beauty w czasie pandemii koronawirusa. Moim dzisiejszym gościem jest dr Andrzej Ignaciuk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Panie doktorze, witam serdecznie w naszym domowym studio. Witam serdecznie. Witam panie doktorze, bardzo dziękuję, że zechciał pan udzielić nam tutaj wywiadu. A temat jest bardzo na czasie. Porozmawiamy o bezpieczeństwie pacjentów i lekarzy w klinikach medycyny estetycznej. Jest pan współautorem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa dla klinik, które planują ponowne otwarcie. Proszę nam opowiedzieć, jakiego typu to są zalecenia. Przy współpracy znanych ekspertów, muszę to z całym takim naciskiem to podkreślić, epidemiologów, specjalistów od spraw higieny, specjalistów chorób zakaźnych, prawników i korzystając również z już kilka dni wcześniej wydanych podobnych zaleceń Towarzystwa Hiszpańskiego Medycyny Estetycznej, opracowaliśmy nasze. Oczywiście one nie mogą być kopią, bo różnimy się znacznie między Hiszpanią a Polską, jest wiele różnic. I też pracowaliśmy już dużo wcześniej, zanim tamte zalecenia hiszpańskie wyszły. Powstały zalecenia, które są, no prawdę powiedziawszy, trudne do spełnienia. To nie jest prosta sprawa. Ale one mają na celu pokazanie skali problemu. Mają być zachętą do wprowadzenia maksimum z tych zaleceń do swojej aktywności, co już w konsekwencji da znaczne, myślę, że bardzo znaczne, podniesienie bezpieczeństwa relacji pacjent-lekarz. Jakie to są, panie doktorze, konkretne zalecenia? Bo myślę, że to będzie interesować. To jest najbardziej interesujące. Lekarzy, którzy właściwie już w tym tygodniu, z tego co widziałam, zaczęli otwierać drzwi do swoich klinik albo się do tego przymierzają. Tak jest. Większość lekarzy, no już duża część lekarzy zaczęła rzeczywiście aktywność, no niektórzy w ogóle jej nie przerwali, no to jest pewnym ryzykiem, no ale to już jest wybór lekarza. Zalecenia wprowadzone przez niektórych kolegów są często dosyć dobre, no ale nigdy nie są takie pełne. Pierwsza sprawa, nie ma możliwości funkcjonowania gabinet lekarsko-kosmetyczny. Jest gabinet tylko lekarski, kosmetyka czeka swoich lepszych czasów, no, kiedy będzie już to możliwe, etc. No, nawet gdy będą te lepsze czasy, to zawsze ryzyko będzie nieco większe przez specyfikę działalności kosmetycznej, no nie ma dwóch zdań. Po pierwsze, nie ma tego, czego, nie ma sytuacji, kiedy nie powinno być sytuacji, kiedy pacjent z ulicy przychodzi do gabinetu. Pacjent do gabinetu zajmuje się wtedy, kiedy przejdzie już wstępną rozmowę telefoniczną, tak zwany triaż, który pozwoli stwierdzić, że pacjent się kwalifikuje do przyjścia do gabinetu. To jeszcze daleko do zabiegu. Oczywiście pytamy o te sprawy, które mogą, te dosyć znane powszechnie, które mogą świadczyć o tym, że pacjent mógł mieć kontakt z kimś, kto był chory na koronawirusa albo no, przechorował, czy jest chory. No już nie, na bazie banalnej temperatury w ostatnich dwóch, trzech, czterech tygodni po problemy natury pulmonologicznej, czyli i laryngologiczne, czyli kaszel, trudności w oddychaniu, po problemy związane z biegunką, po objawy typowo grypowe, po kontakty z osobami, które są w kwarantannie, po kontakty z osobami, które były chore, po jakiekolwiek objawy na przykład nawet natury dermatologicznej, które się pojawiły w ostatnich dwóch, trzech tygodniach, których przedtem nie było. Dotyczy to głównie kończyn dolnych dłoni i górnych dłoni i stóp. Jeżeli to wszystko jest negatywne, pacjent może przyjść do gabinetu. Pacjent przychodzi do gabinetu najlepiej albo bez makijażu, co jest trudnym wyzwaniem dla większości kobiet, no ale przynajmniej nie makijaż ciężki, filmowy, estradowy czy nie wiem, karnawałowy. Bez ozdób byłaby sugestia, bez biżuterii. Tak jak prawo pozwala, czyli w maseczce, przychodzi do gabinetu,
myje ręce, dezynfekuje ręce, zdejmuje ubranie wierzchnie w specjalnym pomieszczeniu, czy w specjalnym pomieszczeniu również się wiesza, ubiera się w fartuch jednorazowy, ma maseczkę, ubiera rękawiczki, tam gdzie potrzebne, bo są różne sposoby na to, żeby to zmniejszyć ryzyko wnoszenia z zewnątrz, czyli albo ochraniacze na buty, albo specjalne takie chodniczki, do których się przyczepia to, co jest na spodzie buta, na podeszwie buta. I wtedy jest zbierany jeszcze raz wywiad. Pacjent zapoznaje się ze wszystkimi i pacjent powinien być sam w poczekalni. To jest najlepsze zalecenie. Wszystkie inne, które też są dopuszczalne, typu dwóch pacjentów czy więcej, ale oddalonych od siebie o 2 metry, no są trudniejsze do spełnienia. Pacjent zapoznaje się ze środkami ostrożności, jakie zostały wprowadzone w gabinecie, akceptuje te środki ostrożności, czyli to, jak został zdezynfekowany gabinet, jak została przeszkolona, czy przeszkolona została obsługa, jakie są reguły funkcjonowania. A propos obsługi, obsługa minimalna. Czym mniej osób, tym lepiej. I nie ma takiego fanu wśród obsługujących i pacjentów. Innymi słowy, nie ma wymiany jakichś czułości, no to zrozumiałe, już o tym nie mówię. Bardzo takie ograniczone poruszanie się. Oczywiście recepcja oddalona przynajmniej 2 metry, szyba plexiglasowa, recepcja jest w maseczkach, w jednorazowych fartuchach. Dochodzi do rozmowy z lekarzem, no, oddalenie, to już o tym nie wspominam. Wtedy, kiedy jest taka potrzeba, a najczęściej jest siłą rzeczy, pacjent zdejmuje maseczkę, jest oglądany, badany, etc. Tam, gdy ma miejsce zabieg, pacjent musi oczywiście podpisać zgodę na zabieg, która jest zgodą troszeczkę bardziej skomplikowaną, biorąc pod uwagę czasy, w jakich się znajdujemy. To nie jest ta sama zgoda. Ona jest bardzo podobna, ale to nie jest ta sama. Tu dochodzi ten element, o którym wcześniej się nie wspominało. Wspominałeś wcześniej o chorobach, ale nie, że w czasie epidemii. To jest duża różnica. Ma miejsce zabieg, na przykład w przypadku zabiegu dotyczącego jamy czy ustnej, czy okolicy, specjalnym płynem też się dezynfekuje jamę ustną. Po zabiegu pacjent wychodzi, pozbywa się do specjalnego pojemnika tych ubrań ochronnych, które miał na sobie, oczywiście dezynfekcja rąk, etc. Podpisuje również informację, że wszystko odbyło się zgodnie z tym, co przeczytał przed wejściem do gabinetu, no, żeby było to wiarygodne. No i tak to wygląda. Wspomniałem, pacjent najlepiej, żeby nikogo nie spotykał. Jego pobyt w gabinecie powinien być tak długi, jak to jest potrzebne. Innymi słowy, będzie to znacznie wydłużone, biorąc pod uwagę te wszystkie procedury, które wspomniałem w stosunku do przeszłości. No i tak by to wyglądało. No oczywiście już nie mówię o lekarzu, który musi też wszystko zdezynfekować, te miejsca, w których pacjent był, dotykał. Bardzo byłoby wskazane, żeby lekarz zmieniał pomieszczenie po każdym pacjencie, żeby był czas na to, żeby pomieszczenie, w którym był przyjmowany pacjent, zdezynfekować, przewietrzyć. Wietrzenie. To jest bardzo istotny element. No tak to chyba wygląda. Może to być wydawać się trochę takie jakby dość utrudnione czy trudne, bo ułatwienie to nie jest. Ale już nie chcę mówić o tym, czym grozi, gdyby się do tego nie stosować. No i druga sprawa, że chyba pewne elementy wprowadzone teraz, będące spowodowane tą epidemią, chyba zostaną również nam na przyszłość, no bo wszystkim zależy na jak najbezpieczniejszym i jak najbardziej poważnym traktowaniu tego, co się wiąże z zabiegami czy czynnościami lekarskimi.
Panie doktorze, tutaj te konkretne zalecenia, procedury, które kliniki będą wdrażały albo już wdrażają, no to są też określone koszty. Przy zachowaniu tych różnych środków ostrożności wydaje mi się, że też będzie, no, wpłynie to na ilość przyjmowanych pacjentów. Czy te straty, które kliniki do tej pory odnotowały, czy je się da w ogóle odbudować w obecnej rzeczywistości? Jak pan widzi tutaj sytuację medycyny estetycznej? Bo przecież ten koronawirus też tak nagle się nie rozpłynie, nie zniknie. Koronawirus długo z nami pozostanie. No nie chcę powiedzieć, że ja nie jestem w tej materii autorytetem, ale co nieco się na tym znam. Nawet opracowując te zalecenia przez kilka tygodni, no to już temat dosyć dobrze poznałem. Z nami pozostanie długo. Może nie będzie to epidemia, ale jest całe nawet podejrzenie, że on będzie zawsze krążył między nami, tylko może jego efekty będą mniejsze, może będą bardziej sezonowe, tak jak grypa na przykład, prawda? Straty tak, ale co mają powiedzieć inne grupy zawodowe? Nie chciałbym porównywać, bo to jest bardzo niewłaściwe, no, ale co mają powiedzieć restauratorzy? Co mają powiedzieć inni? Więc te straty są. Te straty się niewątpliwie nie dadzą tak odrobić, no ale no, nikt nie obiecywał, ani ten ziemski padł, to nie jest kraina wiecznej szczęśliwości, gdzie wszystko wszystkim się udaje i jest tak, jak już sobie planowali. No, to było piękne, tak nie ma. Że będzie mniej pacjentów? No dobrze. Będą bardziej zadbani, może bardziej dopatrzeni, może będzie bardziej to wszystko uspokojone. Nie będzie czegoś takiego, że 15-minutowy zabieg, prawda, weszła, wyszła, nawet nie wiedziała, kto je robił i nie wiedziała co, bo nie miała czasu się zorientować. Nie będzie takich sytuacji jak w wagonie z kuszetkami, przedziały, prawda, i w każdym przedziale leżanka i pacjent leżący, to odpada. No chyba, że ktoś chce ryzykować, no to już jest jego sprawa. Więc powtarzam, może to jestem trochę taki naiwny, bo już może mam taką pewną wrodzoną, a może już nabytą taką jakąś naiwność. A czyli pacjenci, oni wszyscy są tacy szczęśliwi i zadowoleni i do tej pory i przez COVID oni są, nie wiem, zdrowsi, bardziej zadowoleni, bogaci? Nie. Te problemy dotykają wszystkich. Ważniejsze dla lekarza jest, żeby mieć kontakt z pacjentem, nawet jak będzie to przynosiło mniejsze zyski, bo to jest też sytuacja, ten problem dotyka wszystkich, prawda? No nie wiem, może ci, którzy produkują maseczki i płyny dezynfekcyjne, to zarobili na tym. No plus Amazon i inne firmy. Więc trzeba chyba się wczuć w sytuację i tych osób. Czy doliczanie, nawet z punktu widzenia takiego, jakby to powiedzieć, takiego wizerunkowego. Doliczę pani 20 zł albo 50 zł za ubrania albo 100. Ja wiem, ja bym się zastanawiał, czy pójść do takiego lekarza, bo może przyjdą może lepsze czasy, będę mógł sobie w jakiś sposób to zrekompensować. Nie wydaje mi się, jeżeli ktoś ma szczególne środki, takie ostrożności, które rzeczywiście są czymś wyjątkowym, wyjątkowe koszty, pacjent może zdecydować. Biorę to pod uwagę, no ale jeżeli ma maseczkę, fartuch i tak dalej, pomimo że to kosztuje, no to nie zmienia radykalnie chyba sytuacji. Bądźmy dla pacjentów, przepraszam za określenie, litościwi. Litościwi na zasadzie dziękujmy im za to, że oni w nas wierzą, że do nas przychodzą, no ale nie, to podziękowanie ma nie być związane z tym, że ty, drogi pacjencie, zapłać mi więcej. Wszyscy mamy ciężkie czasy. Może za dużo o tym mówię, ale chcę, żeby ten przekaz był jasny. Myślmy o tym, że jest to trudny okres, dotyka nas wszystkich. Nie możemy próbować w ciągu miesiąca, dwóch, przepraszam, to określenie, odkuć się. Nie. Bądźmy lekarzami. Pamiętajmy o naszej etyce. To prawda, panie doktorze, myślę, że to jest bardzo ważne i ciekawe przesłanie. Natomiast ja chciałabym jeszcze zapytać już na zakończenie naszej rozmowy o to, co miałoby się wydarzyć już za kilka miesięcy, bodajże za 4, czyli o kongres, na który tak bardzo czeka cała branża lekarzy związani z medycyną estetyczną. Ja nie ukrywam, że również co roku bardzo z niecierpliwością czekam na to.
Panie doktorze, co z kongresem? Droga pani, ja bym chciał też umieć pani na to pytanie odpowiedzieć. Proszę sobie wyobrazić, że wiele kongresów, które mają się odbyć w przyszłym roku, zostało odwołanych. Zostało przesunięte w przyszłym roku. Bierze się wiele elementów pod uwagę. Czy w klasycznej formie odbędzie się nasz kongres, ten już powiedzmy najstarszy, największy, taki najbardziej referencyjny kongres? Nie umiem odpowiedzieć w tym momencie. Będziemy się zastanawiali z kolegami, zobaczymy troszeczkę, jak to się sytuacja też trochę rozwinie. Ja już poinformowałem oczywiście wszystkich lekarzy, wykładowców dużo wcześniej, jeszcze w lutym, o tym, że kongres będzie. Potem to wszystko troszeczkę przysiadło, no bo nie wiedzieliśmy, z czym będziemy mieli do czynienia. Jeżeli się nie odbędzie w klasycznej formie, tego jeszcze nie wiem, to nie jest powiedziane, spróbujemy zrobić coś równie interesującego, może nie równie, ale też coś interesującego, bo proszę wziąć pod uwagę, jest sporo elementów, które są elementami ryzyka. Zbiorowisko ponad 1000 lekarzy w małym bądź co bądź otoczeniu, w takim środowisku, czyli w hotelowym. Lekarze siłą rzeczy są jednym z najbardziej narażonych na zakażenie i na przenoszenie wirusa środowiskiem takim zawodowym. Na naszym kongresie, jak pani doskonale wie, bywa mnóstwo gości z zagranicy. Nie wiem, w jakiej kondycji będą również, to też nie jest bez znaczenia, firmy biorące w udział. Kongres odbywa się w dużej mierze, jest możliwe jego zorganizowanie, co z żadną tajemnicą, dzięki udziałowi firm. Firmy przeżywają również ciężki okres. Nie ma pracy, nie ma kupowania produktów, sprzętu, etc. Decyzja jest przed nami trudna, najprawdopodobniej w przeciągu tygodnia, 10 dni zapadnie. Liczę w takim razie i mam nadzieję, że uda się zorganizować w innej, być może wirtualnej rzeczywistości. Dziękuję jeszcze raz za tę rozmowę i bardzo konkretne wskazówki dla właścicieli klinik, dla lekarzy. Bardzo miło było mi gościć pana doktora. Jestem zawsze zobowiązany, jeżeli pani chce mnie zaprosić. Bardzo dziękuję.